Wyobraźmy sobie, że Ziemia opasana jest wzdłuż równika obręczą, której obwód wynosi około 40 tysięcy kilometrów. O ile musielibyśmy wydłużyć tę obręcz, aby między Ziemią i obręczą powstała szczelina, przez którą w dowolnym miejscu mógłby przycisnąć się jamnik. Ujmując rzecz matematycznie, rozważmy okrąg o promieniu R. Długość tego okręgu równa się 2 razy pi razy R. Zadajmy więc pytanie, o ile musi się zwiększyć długość okręgu, aby długość promienia wzrosła o 1/10 metra, czyli 10 cm. Przez duże R oznaczmy sobie długość promienia po powiększeniu, czyli duże R będzie równe długości poprzedniego promienia plus 1/10 metra, czyli R duże równa się R małe plus 1/10 metra. Zatem długość nowego powiększonego okręgu, czyli SR duże, równa się 2 razy pi razy R duże. Za R duże możemy podstawić R małe plus 1/10 metra i otrzymamy 2 razy pi razy w nawiasie R małe plus 1/10 metra. Po wymnożeniu otrzymamy SR duże równa się 2 razy pi razy R małe plus 2 pi przez 10. 2 i 10 nam się skróci i otrzymamy SR duże równa się 2 razy pi razy R małe plus pi piątych metra. Zauważmy, że 2 razy pi razy R małe to długość okręgu przed powiększeniem. Zatem nasza obręcz musiałaby się wydłużyć o wartość pi piątych metra, czyli w przybliżeniu 3,14 dzielone przez 5, co daje około 60 cm. Oznacza to, że nasza obręcz wokół Ziemi będzie musiała wydłużyć się o niewiele ponad pół metra, żeby nasz jamnik mógł się przecisnąć w dowolnym punkcie. Wróćmy teraz do naszego wzoru. Zatem długość okręgu po powiększeniu będzie równa długości okręgu przed powiększeniem plus pi piątych. Oznacza to zatem, że nieważne, czy mówimy o obręczy wzdłuż równika, czy o pasku od spodni, chcąc wydłużyć promień o 10 cm, to i to musimy wydłużyć dokładnie o tę samą wartość, czyli niewiele ponad pół metra. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.